Dzień dobry, Szanowni Państwo. Wczoraj i przedwczoraj odbywała się gala w Tychach, podczas której zostały wręczone nagrody po raz pierwszy Złote Lajki Local Sam 2022 dla najlepszych profili włodarzy miast, gmin, prezydentów największych miast, miast wojewódzkich, a także samorządów województw i samorządów gminnych. W kategorii Local Złoty Lajk Local Sam 2022 LAW otrzymałem nagrodę za najbardziej angażującą komunikację samorządową w mediach społecznościowych i internecie w kategorii profil prezydenta miasta. Szanowni Państwo, za Państwa pośrednictwem chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Starachowic, ale także wszystkim tym, którzy spoza naszego miasta obserwują mój profil w mediach społecznościowych, osób, które każdego dnia angażują się w dyskusję na tym profilu, zadają pytania. Na te pytania staram się odpowiadać w różnych porach dnia i nocy, dlatego że ten profil prowadzę osobiście jeszcze zanim zostałem prezydentem miasta, zacząłem prowadzić ten profil i pewnie będę prowadził ten profil także w momencie, kiedy skończę swoją misję w mieście Starachowice jako prezydent miasta, bo uważam, że ten kanał komunikacji w życiu publicznym jest niesamowicie ważny, bo pozwala mieszkańcom każdego dnia, o każdej godzinie być blisko włodarza danej miejscowości, włodarza danego miasta, zadawać pytania, ale także uzyskiwać na nie odpowiedzi. Dzięki Instytutowi Badań Mediów Społecznościowych wiemy, jaki poziom nasze miasto osiągnęło, a właściwie jaki poziom osiągnęliśmy w mediach społecznościowych i za to warto podziękować. Jest to dodatkowa, praktycznie bezpłatna promocja naszego miasta, która jest odmieniana przez wiele przypadków w innych miastach w Polsce, ale także była pokazywana jako wzór do naśladowania podczas tego kongresu, który odbywał się w Tychach. Wiecie Państwo, że wczoraj spotykaliśmy się i nie mówiłem o tej nagrodzie, dlatego że uważam, że to miłe, jeśli ktoś docenia naszą pracę, natomiast przesadnie się jakoś tym nie zamierzałem chwalić. Natomiast dowiedziałem się od Państwa, że niektórzy w naszym mieście i z tym mają jakiś problem, dlatego postanowiłem się z Państwem spotkać i odpowiedzieć na pytania. Bardzo proszę. Konferencja, która była zorganizowana dzisiaj rano, podczas tej konferencji była mowa na temat tego profilu właśnie. Czy to jest profil prezydenta miasta Starachowice publiczny, jako osoby publicznej, czy tak zwany, nie wiem, państwowy, czy to jest prywatny profil Marka Materka prezydenta? To jest profil, który założyłem zanim zostałem prezydentem miasta i to jest profil, który będę prowadził także po tym, jak przestanę być prezydentem miasta. Czyli, bo tam podnoszono, że ten profil powinien Pan zostawić w Urzędzie Miasta, odchodząc kiedyśkolwiek w przyszłości, że to jest dobro, które jest przypisane do Urzędu Miejskiego. A to dlatego, że publikuje tam Pan informacje ważne dla mieszkańców, które bardzo często z opóźnieniem na przykład otrzymują dziennikarze. Jest Pan pierwszym źródłem informacji, a nie dziennikarze i przez to jest to według osób, które zorganizowały dzisiaj konferencję, profil publiczny. Mają te osoby prawo do tego, żeby mieć taką opinię? Czyli nie jest to profil publiczny. W kategoriach tego, czy to jest profil prywatny, czy publiczny, to jest profil publiczny, bo w tym, jak Facebook kwalifikuje profile, to w momencie, kiedy zakładałem to konto jako publiczne, mimo tego, że zakładałem to konto jako osoba prywatna. No to dobrze, rozumiemy techniczne zagadnienia Facebooka, ale tu chodzi jednak o to, czy to jest profil, który powinien odziedziczyć po panu kolejny prezydent. No zdecydowanie, jeśli będzie nazywał się Marek Materek, to odziedziczy profil prezydenta miasta. Kolejny prezydent, jeśli będzie się nazywał Marek Materek, bo to jest profil nie prezydenta miasta Marka Materka, tylko Marka Materka. Więc jeśli ktoś będzie się nazywał tak samo jak ja i będzie miał tak samo na imię, nie mam problemu z tym, żeby przekazać ten profil kolejnej takiej osobie. Powiedział Pan, że praktycznie bezkosztowo została przyznana ta nagroda. Czy udział w tym kongresie w Tychach był płatny, czy z budżetu miasta zostały wydatkowane jakieś pieniądze na udział w tym wydarzeniu? Tak, udział był płatny dla wszystkich uczestników, przy czym dla osób, które zostały wyróżnione i nagrodzone, był bezpłatny. Koszt, jaki ponieśliśmy, to jedynie koszt noclegu i dojazdu, czyli dla trzech osób to był koszt około 600 zł brutto. Czyli żadna z osób, czyli ani Pan, ani osoby to
towarzyszące nie zapłaciły tej opłaty 1250 nie. zł? Nie, my byliśmy zwolnieni z tej opłaty właśnie jako wyróżnieni. Czy jeszcze jakieś problemy zgłaszały osoby, które mają we wszystkim problem? Jeśli nie, to szanowni państwo, chciałbym tylko powiedzieć, że każdego dnia staram się budować pozytywny wizerunek naszego miasta na arenie ogólnopolskiej. Staram się, aby o Starachowicach mówiono dobrze w całej Polsce. Natomiast w naszym mieście, jak widać, funkcjonują osoby, które każdego dnia robią wszystko, aby ten wizerunek niszczyć i aby nadwyrężać zaufanie do naszego miasta, nadwyrężać zaufanie do prezydenta miasta. To jest przykre, dlatego że coś, co budujemy od 8 lat z dużym zaangażowaniem po to, żeby o Starachowicach w Polsce po prostu się dobrze mówiło i Starachowice się dobrze kojarzyły na mapie ogólnopolskiej, żeby to inwestorzy wiedzieli, że to jest dobre miejsce do inwestowania, żeby wiedzieli, że to jest miejsce do rozwijania swoich biznesów, żeby wiedzieli, że tu warto przyjechać i tu warto mieszkać, no to mamy grupy, które są zorganizowane nie po to, żeby wspierać te działania dążące do tego, żeby Starachowice się rozwijały, tylko po prostu krytykować wszystkie działania, jakie są podejmowane przez miasto. No, jeśli jest to konstruktywna krytyka, to ona jest bardzo cenna. Natomiast tutaj widzę, że nie mamy do czynienia z konstruktywną krytyką, tylko z krytykanstwem, które jest nastawione na niszczenie wizerunku miasta, a to szkoda. Podniesiono, panie prezydencie, również kwestię blokowania przez pana profili. Że skoro to jest profil, gdzie są umieszczane informacje miejskie, to nie dopuszcza pan osób, które mają inną wizję i krytykują pana działania. Zdecydowanie, jak ktoś prześledzi mój profil, to może zobaczyć, jak wiele jest osób, które mają inne zdanie i do tego zdania staram się odnosić z szacunkiem do tych, którzy tą inną, odmienną opinię ode mnie mają. Czyli kogo pan blokuje? Niektóre osoby rzeczywiście są przeze mnie blokowane, jeśli szczególnie wyrażają się niestosownie bądź łamią zasady takiego współżycia społecznego, to wtedy staram się takie osoby blokować.